Witamy na kolejnej wyspie. Na wyspie Kauai. Witamy także w naszym hawajskim vlogu. To już kolejna część. I teraz jedziemy publicznym transportem do naszego samochodu, który jest zlokalizowany na drugiej części wyspy. I used to stick around, definitely not for too long. Pull this one. Whoa! It's pretty cool and easy. Nice. Good to go. Light bar in there, like a USB. Let's say you want a sheet. You got two sleeping bags right here. Whoa. Extra ground tent, pot stand, a little coffee drip for coffee. Just like. I ten namiot na górze. I tym gorącym akcentem ta furaka stanie się naszym domem na następne 5 dni. Całe szczęście ma napęd na 4 koła, blokadę dyfrów, więc jestem spokojny. Zakopaliśmy się, moi drodzy! Cudownie! Kamil poszedł po pomoc, ale ja przynajmniej mogę sobie podziwiać flaszkę. Pozdrawiam. No, cało się wieczę ciepia, pojeździć na piaseczku, teraz trzeba kopać. Więcej szczęścia niż rozumu. Wjechaliśmy w miejsce, gdzie nawet lokalni ludzie nie wjeżdżają. To miejsce nazywają ruchomymi piaskami. Tutaj się po prostu nie wjeżdża. A najgorszy widok był taki, kiedy wjechał ten gościu tym pick-upem i on też się zakopał. Słuchajcie, miałem śmierć w oczach, bo mi powiedzieli, że to jest takie miejsce, gdzie nawet pomoc drogowa nie dociera. Patrzcie, jak to auto wygląda. Nie dość, że tu jest wszędzie pełno piachu. Tu jest wszędzie pełno piachu. To nawet na zegarach jest pełno piachu. Ale będzie sprzątania. O, tutaj też jest pełno piachu. Żeby do przekładni nie weszło. Jasny gwint. Nie pożyczajcie mi nigdy auta, serio. Jak na moje oko, to przygód na dzisiaj wystarczy. Tak więc rozbijamy obóz. Pierwszej nocy. Teraz mogę wam opowiedzieć co nieco jak tutaj jest. Przede wszystkim wrażenia są niesamowite, bo śpimy na plaży. To uczucie, że jesteś na drugiej stronie świata, dosłownie rozwala po prostu mózg. Po pierwszej nocy w naszym aucie mogę wam powiedzieć, że śpi się całkiem wygodnie. Ja w kempingu nie jestem jakoś super doświadczony, więc dla mnie to są dość nowe doznania. Aby spać w tym miejscu, musisz kupić pozwolenie. Takie pozwolenie kosztuje $30 na dzień. Pozwolenie jest na całą tą przestrzeń. To jest pozdrowienie hawajskie, pozdrowienie surferów, słuchajcie. Aloha. Pokażę wam, popatrzcie, tu jest nasze autko. Tu stoi jakiś samochód, tam stoi jakiś samochód. W nocy było tutaj całkiem pusto. I wierzcie mi, że ta plaża do godziny 10-11 była zupełnie pusta. Tak wygląda ta droga dojazdowa. I to jest naprawdę spoko, bo tam się jedzie po plaży dalej. Wyjechaliśmy na zakupy, także kupić lód do naszej lodówki turystycznej.
Ładujemy. Taki tyci problem z ładowaniem, ponieważ przetwornica, która jest w tym samochodzie, nie daje rady naładować nam powerbanka. I nie brzmi to dobrze w perspektywie tego, że 5 dni będziemy się utrzymywać sami. Kolejne lokalne żarełko przed nami i wami. Shave ice, czyli taki skruszony lód z różnymi polewami, syropami. Zaraz zobaczymy. A wonderful day, thank you so much. Nasze pierwsze shave ice. Ale te toppingi... Jak śnieg normalnie. No, jak śnieg. Ale z dodatkiem po prostu czegoś słodkiego. Mhm. Jest turbo proste. Ale myślę, że Hawajczycy to lubią, bo w taką pogodę jak dzisiaj to bardzo orzeźwia. Trzy smaki i z każdej strony inaczej smakuje. Proste, a cieszy. Smacznego. Ciekawe, ile to ma kalorii, nie? Pycha. Zapłaciliśmy 5,50. Jedziemy dalej. Oczywiście jak zjemy. Ale będziemy ciamkać, więc już wyłączamy, serio. Zatrzymaliśmy się na widoczek. Oj, taka foto, selfieczka sobie zrobimy. Czy ja już wam mówiłem, dlaczego nie mam okularów? Ja zawsze gubię okulary. Myślałem, że jednak te, które kupię tutaj na Hawajach, wytrzymają dłużej. Zgubiłem okulary. Pięknie. Kanion Waimea. Waimea w języku hawajskim oznacza czerwoną wodę, która powstawała podczas erozji tłoczenia tego oto kanionu. Sam kanion ma 16 km długości, około kilometra głębokości i jest nazywany Wielkim Kanionem Pacyfiku. I tylko widok w sumie, bo przygotowaliśmy się na buty, wiecie, każą nam zaparkować, pobrać bilet, zapłacić 20 dolców, my już przebrani, gotowi, wody spakowane, no i co? I się okazało, zobaczcie to moimi oczami, że tak, tutaj jest parking, tutaj parkuje się, tutaj się wchodzi, tam się zakręca i tam dosłownie za tym drzewem jest widok. Realia mieszkania w aucie, ale są tego plus, słuchajcie. Jesteśmy głodni, jesteśmy na szlaku, to sobie jedzonko robimy, koguciki podchodzą, bo czują jedzonko, o kurde, ty, tu jest jakiś zlocik. Wy, panowie, my sami z jedzeniem mamy średnio na dzień dzisiejszy, bo musimy pojechać do sklepu, ale widzę, że, dobra, on by coś chciał, ja muszę mu coś dać, mogę mu tak troszeczkę coś dać? A myślisz, że on będzie jadł siebie? Przepraszam, a ty to już chyba za dużo masz. W tyłkach poprzewracało, panowie. Słuchajcie, dobra, odchodzimy stąd, kończymy zlot. Kończymy, koniec, koniec. Pamiętajcie, zdrowe żywienie, 5 posiłków dziennie wystarczy. Na pewno was karmią, nie karmią? Siebie na pewno karmią. I tutaj mamy tak, że na początku schodzimy w dół, a później w drogę powrotną będziemy szli pod górę, więc na razie jest pięknie i przyjemnie. Wstanąć, bo przestało padać. Przestało padać, a tutaj pada często. Ponieważ jesteśmy w takim miejscu, gdzie często pada. Dlaczego? Nie pytajcie mnie dlaczego, po prostu często pada. Am I on camera? Oh, yeah. Tropical Punch. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na Hawajach dopuszczalne stężenie alkoholu dla kierowców to... Całe szczęście, że ja nie piję. Brzydzimy się alkoholem. Teraz przed nami nieco trudniejsza przeprawa przez rzekę. Największym zagrożeniem jest tutaj pirania. Pirania słodkowodna, ona bardzo lubi łapać za kostki. Wtedy trzeba bardzo szybko iść. Rzeka ma około 2 km szerokości. Już wam pokazuję. No i się udało. Mamy to. Ever think about it? How people fall in love. It's not the way that they look. That's from movies and books. It's a feeling that creeps inside. It ain't the fancy kind. It's just built over time. It holds a spirit together when it tears. It's what I got inside. It's what I'll live and I'll try. Zrobiłam Kamilowi pierwsze zdjęcie, jak tu poszedł tutaj z tego kamienia. Kamila zachęca. Ale
ale pokażę wam dlaczego. I tam już jest przepaść. Tutaj, tu jest przepaść. Totalnie, no. Tam się leci w dół. Aż musiałem się zatrzymać. Zobaczcie, co znak, to Amerykanie robią sobie taką zabawę, że po prostu strzelają do celu. Zniepojęte. Jedziesz sobie autem i nagle, o, znakomity cel, postrzelajmy. Co z tego, że tu jest droga, co z tego, że to jest znak, to jest doskonała okazja. Na wylot. Masakra. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na Poipu Beach. Tutaj najprawdopodobniej zobaczymy mniszki hawajskie. A wiecie co jest najgorsze? Że mniszki hawajskie są na wyginięciu. Takie słodziutkie, popatrzcie, jakie oczko. Jakie to ładne. Czyściutka woda. Fajna plaża. Tam masy turystów. Ej, Spodniewska, tu są te pachołki, tu masz nie wchodzić. Co ty robisz? To już teraz mogę wam powiedzieć o różnicach pomiędzy pierwszą a drugą wyspą. Ta pierwsza nazywała się Oahu. Możecie z niej zobaczyć vloga. Ta nazywa się Kauai. Kauai jest dużo mniejsza, jest porównywalna do ogrodu botanicznego, jest spokojniejsza. To jest taka po prostu wioska. Malownicze plaże, piękne plaże, lasy deszczowe, takie szlaki trekkingowe, jedne mniej, drugie bardziej turystyczne, ale mimo wszystko jakiś złoty środek na to, aby zobaczyć tą rajską stronę Hawajów. W przeciwieństwie do Oahu, bo tam ta rajskość jest taka pomieszana na przykład z autostradą. Ale i tutaj jest fajnie. I jest inaczej. Ciężko to by było porównać. Kurde, trochę buty mam trudne. A w sumie mamy taki parking w takiej lokalizacji, że to żaden problem. Od góry, nie? No, przez bok. Dobra. Hi there. To się nazywa saim. To jest nazwa samego makaronu, jakże i też tego bulionu w środku. Bulion jest zrobiony na bazie krewetek, grzybów i wodorostów. No i to jest danie, które zjemy tylko na Hawajach. Thank you. Thank you. Wow, it looks great. Awesome. Próbujemy. Czyli nazwa oznacza sam makaron w tej zupie. A teraz idziemy do zielonego serca Kauai. Będzie pięknie i zielono. Teraz krótka lekcja, jak iść przez takie miejsca. Być może spotkacie je czasami w lesie. Ja akurat znam się na rzeczy i zawsze idę tak, aby noga po prostu nie wtapiała się w podłoże. Delikatnie. Na zakończenie trasy hit hitów. Wyobraźcie sobie, że jest tutaj schowany aparat po to, aby zrobić sobie zdjęcie. Kupuję okularki. Dzień dobry. Jeden z najpiękniejszych trekkingów na Hawajach. Jego legalność jest dyskusyjna. Czyli nie jest nigdzie napisane, że jest nielegalny, ale także nie jest napisane, że jest legalny. Podobno przepaści są duże, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wrzucić stópki w takie mokre butki, bo wczoraj kąpaliśmy się w rzece. Jak możecie się domyślać, oczywiście nie było kiedy ich wysuszyć, tak więc będzie taki... I po tym dźwięku wchodzimy na szlak. Tu się jeszcze chyba woda wlewa. Cudownie. A którędy my wchodzimy na ten szlak? Tam. Aha, tam. No faktycznie bardzo dyskusyjne jest to, czy to jest legalne, czy nie. W 100% można dyskutować w ogóle. Jakby ktoś nas złapał, to będziemy dyskutować. To jest aby na pewno closed, czy może tu jest napisane open? Pierwsze wrażenia są takie, jakbyśmy wchodzili do jakiejś klatki tygrysa. A wstążka może oznaczać? No właśnie, nie wiem co może oznaczać. Kolejne wstążki. Super.
Super, przechodzi się fajnie. Ej, żeby to się nie zamknęło tutaj. Ale popatrz, jednak ktoś to zostawił otwarte. Nie można, ale jakbyś chciał. To jest możliwość. Popatrzcie, tutaj są góry, a tutaj jest wodospad, ale czad. To też fajnie pokazuje, jaka tutaj jest wysokość. Zobaczcie, że ten helikopter jest mały i widzimy go z góry. Powrót odbywa się tą samą drogą. Jadąc na plażę, kolejną plażę, która nazywa się Tunnels Beach, mijaliśmy posesje prywatne, a wcześniej hotele. No i możecie sobie zobaczyć, bo dla wielu Europejczyków Hawaje z pocztówki właśnie tak wyglądają. No, posesje idealne, trawka przystrzyżona, nawet widać ogrodników, którzy kończą swoją pracę nieopodal godziny 17. Dodatkowo, jeśli chodzi o hotele, muszę Wam przyznać, że ceny są zawrotne. Dlaczego muszę Wam przyznać? No bo nas po prostu nie było na to stać. 7,5 tysiąca złotych za dobę. Wcześniej mijaliśmy także hotele, które były dosłownie zlokalizowane przy drodze o standardzie 2-3 gwiazdkowym, taki naprawdę najsłabszy hotel, jaki można znaleźć w Stanach Zjednoczonych. I cena, która wynosiła za dobę, opiewała na kwotę 1790 zł za dobę, jedną dobę. Tak więc jest to lekkie szaleństwo. Oni mają pierwszeństwo? Damy na Tunnels Beach, tutaj chyba będzie lepiej z powietrzem niż z ziemi, tak więc... I wanna wander out of the valley where the river takes far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the gray earth. No i taką zapamiętamy wyspę Kauai, bo przed nami jeszcze jedna, jakże największa, wspaniała Big Island. Subskrybujcie, łapkujcie w górę i czekajcie na następne odcinki, które przed nami i wami. Dziękuję za uwagę.